Witam serdecznie. Dzisiaj chciałabym pokazać balsam do ciała oraz krem dla skóry trądzikowej, który przygotowałam z propolisu i mydlnicy lekarskiej. Najpierw zakupiłam propolis u pszczelarza, następnie na trzy miesiące zalałam spirytusem Propolis, czyli ten kit pszczeli, żeby uzyskać gotowy macerat do użycia kremów, balsamów. Oczywiście kit pszczeli ma szersze zastosowania, ale ja dzisiaj skupiam się na cerze trądzikowej. Ponieważ propolis ma działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, jest najlepszy na choroby skóry, na przyspieszenie gojenia się ran zawiera flawonoidy, witaminy z grupy B. Produkt ten jest stosowany do leczenia stanów zapalnych skóry, działa przeciwtrądzikowo. Przeznaczony jest dla skóry trądzikowej. Zachęcam. Następnie potrzebujemy zakupić sobie korzeń medlnicy lekarskiej i sporządzić macerat. Ja mój macerat zalałam na dobre dwa tygodnie oliwą z oliwek. No i dzisiaj użyłam do przygotowania balsamu i kremu dla cery trądzikowej. Mydlnica lekarska jest stosowana w kosmetyce i ogólnie wszystkim znana dość często. Przeznaczona jest dla cery do cery trądzikowej. Macerat z mednicy lekarskiej nadaje skórze jędrność i gładkość, ponieważ mydlinica lekarska leczy łojotokowe zapalenie skóry, trędzik, trądzik oraz egzemę. Troszkę się mi myli język, przepraszam, to chyba ze zmęczenia po całym dniu. I chciałabym podać najpierw skład na balsam dla cery trądzikowej. Można go używać na twarz i całe ciało, tak samo jak krem, ale krem jest troszeczkę mocniejszy i przygotowany zupełnie inaczej. W opisie dodam dokładnie, co zrobiłam. Żeby przygotować sobie taki balsam, to najpierw należy przygotować sobie, tak jak powiedziałam wcześniej, kit pszczeli oraz korzeń medlnicy lekarskiej, ponieważ potrzebujemy oba te maceraty do sporządzenia sobie domowego balsamu i kremu dla skóry trądzikowej. Na skład balsamu do ciała propolisowo mydlinicowego użyłam 10 ml wody dystylowanej lub hydrolatu. Zależy kto co woli użyć. 10 g gliceryny. Ponieważ gliceryna nawilża i regeneruje skórę. Potrzebujecie także 100 g oleju kokosowego ponieważ nawilża i odżywia skórę olej kokosowy, 5 kropli witaminy C, 5 kropli witaminy E, ponieważ e, witamina C likwiduje przebarwienia, a witamina E odmładza skórę. Potrzebujemy także dwie krople olejku herbacianego, ponieważ wspomaga leczenie trądziku olejek herbaciany 10 ml maceratu z korzenia medlnicy lekarskiej oraz 10 ml koncentratu propolis do przygotowania kremu użyłam innych składników to jest balsam i krem dla skóry trądzikowej, przeznaczony do skóry trądzikowej, a do kremu propolisowo-medlinicowego, bo tak go nazwałam to mój przepis i moja nazwa użyłam 50 g masło Shea, jedną ampulkę kwasu hialuronowego, jedną ampulkę one są po 2 ml. Kolagenu z tej firmy Balance oczywiście znowu użyłam. 5 kropli witaminy E, żeby odmłodzić bardziej skórę. Oraz 10 ml koncentratu propolis. 10 ml maceratu z korzenia lekarskiej. Skład w sumie jest dość prosty, prosty, łatwy w przygotowaniu. Krem jest mocniejszy niż balsam. Oczywiście przez Masło Shea, krem ma bardziej gęstą, taką twardą kons konsystencję. Przez olej kokosowy balsam jest łagodniejszy, ale trzeba wiedzieć, że jeżeli dodamy do balsamu hydrolatu lub wody destylowanej, gliceryny. To jest bardziej taka, jak balsam prawdziwy. Lejąca konsystencja. Ale jeżeli do kremu, do twarzy, tak jak ja użyłam masło Shea, to wiadomo, krem, on oczywiście pod wpływem ciepła skóry, palców i jak pocieramy, rozprowadza się łatwo i szybko na skórze, tak, tak samo szybko się wchłania. Zachęcam. Ponieważ Propolis naprawdę działa cuda na skórę. Nie chodzi tylko o trądzik, ale także super nawilża i tak jakby, no ja to tak się śmieję zawsze, jakby troszkę naciągał naszą skórę jak lifting. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, zachęcam. Jak powiedziałam, to są moje pomysły, moje projekty, ale zachęcam do spróbowania, ponieważ uważam osobiście, że są dobre i skuteczne ze względu na skład. Życzę wszystkim miłego wieczoru, pa do następnego.